Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmem. Dzisiaj mamy taki film, że znalazłam moją kosmetyczkę, której mam pełno próbek. Już wam pokazuję. Jest tutaj tego całe multum. O proszę. I pomyślałam, że jeśli mam tyle próbek, to możemy zrobić makijaż próbkami. Zaraz coś na pewno dobierzemy. Pokażę wam, co tutaj mam. A więc tak, wybrałam mini. Uważam, że to będzie jako tester. Błyszczyk, pomadka, coś takiego. Mini. Ponieważ z takich próbeczek niestety nic nie znalazłam. I oczywiście użyję swojego pudru i swojego rozświetlacza, bo też nie mam czegoś takiego. Mamy tutaj pielęgnację, mamy tutaj bazę, podkład, korektor i również z podkładu zrobimy bronzer. Więc spróbujemy coś dobrać. Tak, tutaj mam te próbeczki Blend z Beauty Blendera, tej marki ich, ale myślę, że te kolorki mogą być dla mnie za ciemne. Chociaż chyba ten, może ten najjaśniejszy, ale zobaczmy, co mamy jeszcze tutaj. Mam tutaj próbkę czegoś, więc na razie sobie ją odpuścimy. Myślałam właśnie o podkładzie Hello Happy, ale będziemy musieli go z czymś zmieszać, bo takie jedno maleństwo nam nie wystarczy. Tutaj siedzi obok mnie pani Luna i właśnie próbuje sobie zrobić jakieś gniazdo, więc jak słyszycie coś, to sorry. Mam również BB Cream od Garniera, ale myślę, że on nam się nie przyda. Dior, ale to są ciemne. Szukamy czegoś jaśniejszego. Tutaj już mi wszystko spada. Mamy różne kremiki. Co mi tam spadło? Jakiś kremik. Myślę, że użyjemy właśnie tego podkładu i znajdziemy jeszcze coś do niego. Propozycją bazy jest Clinique, bo jeszcze czegoś tego nie używałam, czegoś takiego, więc może to być nasza propozycja na dziś. Więc zostawię ją sobie tutaj na wierzchu. Tutaj jeszcze mamy jakieś kremiki. Mamy też Clinique podkład w kolorze Neutral. Nie wiem, czy on by nie był dla mnie za ciemny, ale mam tutaj właśnie kilka. Naszym bronzerem będzie coś z testerków od Huda Beauty. Widzę tutaj z tyłu, że jest Huda. Na pewno coś dobierzemy z tego, z tej bazy kolorów. Z czegoś zrobimy nasz bronzer. Korektor. Nie mamy jeszcze korektora. I nie mamy podkładu do końca. Tutaj widzę, mam vanilla. Myślę, że ten Clinique Neutral kolor będzie może git, może nie, ale mam go bardzo dużo. Więc weźmiemy sobie nasz, no to może zróbmy tak, na całą twarz nałożę Clinique'a, a korektor użyjemy Benefit. Więc mam już mniej więcej dobrane, co bym chciała użyć. Jeszcze chciałabym jakiś może kremik na buźkę, coś tutaj mamy. Sorry, że to tak długo trwa, ale no chciałabym, żeby ten makijaż również ładnie wyglądał, ponieważ nagrywam dzisiaj jeszcze kilka filmów. Mam tutaj również coś takiego, takie serum, niby mini ampułeczka, więc też może być spoko. Chociaż myślę, że ten Clinique, ta baza zastąpi nam wszystko. Dobra, więc tak, używamy podkładu Clinique. Zostawię jeszcze sobie te maleństwa, ponieważ ten tutaj, chociaż nie na bronzer, to może być za jasny. Ale może użyjemy tego Blend 210 koloru jako nasz korektor. Zobaczymy. A więc przygotowałam sobie gąbeczkę. Już jest smoczona. Tak w ogóle ta gąbeczka jest jeszcze z Nivea, kalendarza adwentowego. Więc mogę wam pokazać, jaka jest bardzo mięciutka. Super. Więc zaczynajmy. Zacznijmy od tutaj ampułeczki. Ja gdzieś tutaj na wierzchu miałam taką otwartą, więc nie będę otwierać tej. Tak jak widać. Boże, coś tu leci, z każdej strony coś spada. Więc użyję sobie ampułeczki. Jak widać, jest to taki przezroczysty płyn. Troszkę. Jak widać, dalej jestem w trakcie leczenia moich niedoskonałości. Jestem cała w kropki. A, i zapomniałam wspomnieć, brwi zrobiłam już poza kamerą, ponieważ nie mam żadnego produktu do brwi, którym mogłabym zrobić, więc już je zrobiłam wcześniej.
Jedziemy dalej. Więc nałóżmy sobie tutaj już przeschła mi. Jest dosyć to lepiące. Myślę, że mogłoby to zastąpić nam bazę. Ale mamy klinika, więc otwieram. I wyciskam sobie. Jest to taka dosyć żelowa konsystencja. Pachnie delikatnie. Nie ma żadnego takiego jakiegoś specjalnego zapachu. I tak, patrzę się w kamerę. Staram się robić to w kamerę, bo lusterko mam dosyć niżej, bo mam niski stolik. Dzisiaj trochę w innym kadrze, ale niestety tutaj widać, jeszcze jestem przed malowaniem, więc nie za dobrze to wygląda. Ale nie takie rzeczy u mnie. Dobra, nie wykorzystuję całego, zostało tutaj jeszcze troszkę, więc myślę, że... O, jeszcze mi się wylało trochę, to może na nos trochę nałożę albo pod oczy. Niestety ostatnio się nie wysypia, mam dosyć duże wory pod oczami. Nie wiem, jak my to zniwelujemy. No ale dobra, jedziemy dalej. Myślę, że nałożymy teraz ten podkład, ponieważ chciałabym później wyrównać sobie korektorem brwi, a nie wiem, którego koloru użyjemy jako korektor, bo nie wiem, czy ten Clinique kolor neutral nie będzie ciemny. Więc otwieram, tutaj ma nawet taki, boże, jaki ciemny. To był chyba zły pomysł z tym kolorem. Matko, jest bardzo ciemny. Czekajcie, ja to sprawdzę sobie. Nie, nie możemy użyć tego koloru, zobaczcie, gdzie to do mojej twarzy? Nie! No. Spróbuję sobie jeszcze otworzyć ten najjaśniejszy, no bo on wygląda o wiele jaśniej niż ten. Mam nadzieję, że takie coś mi wystarczy na całą twarz. Niestety już mam palec uwalony, a nie wzięłam żadnych chusteczek, jak coś tu znalazłam. Serio! Niedziela, 11:30. Ktoś próbuje rozwalić mi ścianę. Bez kitu, ludzie. Pierdolnijcie się w łeb. Dobra. Najjaśniejszy. Mam puder na kolanie. Najjaśniejszy wyglądał w niebo lepiej od tego neutralnego, więc używamy tego. Spróbuję nie uwalić całego świata, więc po raz kolejny sięgam po chusteczkę. No i zrobimy tak. Nałożę sobie paluszkiem na buźkę. Dosyć sporo tutaj jest tego w jednym. Rozprowadzę paluszkami, chociaż widać, że to się różni ode mnie, no ale challenge to challenge. A więc jak widać, wybrałam wszystko i myślę, że to będzie dobra ilość. Patrzę na rączce, czy mocno ściemnieje. Jeśli chodzi o ten z Clinique, no to dosyć sporo jeszcze ściemniał, ale jedziemy. Jak widać, nie jest to mój kolor, ale cóż zrobić? Spoglądam w dół, ponieważ tam mam lusterko. A nie chcę narobić sobie plam. Chociaż powiem wam, że ten podkład nie wygląda wcale tak źle. Jeśli chodzi o jego kolor, do krycia zaraz przejdziemy. Muszę sobie lusterko wziąć bliżej, popacać. Powiem wam, że krycie też jest całkiem spoko. Teraz tak patrzę w lusterku. Myślę, że jest git, trochę przeciągnę sobie go na szyję. Się tak nie odcinało. Jest ten podkład dosyć delikatny. Delikatny, jeśli chodzi o krycie. I kurczę, powiem wam, że gdyby nie ten kolor, to całkiem fajny jest ten podkład. Fajnie się rozprowadza. Co myślicie o podkładzie? Jak widać, neutralny kolor dosyć ściemniał, więc byłabym tutaj afroamerykanką, gdybym go wzięła. To jeszcze patrzę na dół, próbuję sobie mniej więcej. Myślę, że nie będę otwierała tego drugiego, bo to nie ma sensu. Jak ja wyglądam? Ciężko się przyzwyczaić do takiego ciemnego koloru na swojej twarzy. Może kiedyś się opalę, kto wie. Myślę, że mogło być gorzej. Trochę wyglądam, jakbym miała maskalę, jak tak dalej się oddalę. Jak widać, nie przykryło to zbyt moich niedoskonałości, takich większych. Po tej stronie jak jest lepiej, ale tutaj... No ja już nie będę dokładać z kolei, może jeszcze wybiorę trochę z tego opakowanka, jak go znajdę. To ja z nim zrobiłam. To wszystko pospadało. Dobra, nieważne. Nie wiem, co się z tym stało. O, jest. Znalazłam. Wytrę. Już jest wyssane. Spróbuję dołożyć tutaj, w tym miejscu. Mam nadzieję, że puder mnie trochę rozjaśni, bo mam do nagrania jeszcze kilka filmów dzisiaj. No dobra, chyba nie jest tak źle. A więc teraz użyję sobie Benefitu. Boże, wszystko mi spada. I zobaczmy, tutaj w sumie mamy też dosyć sporo tego, więc wezmę sobie drugą stroną, bo pędzlem. Tutaj chciałam sobie mieć okolice brwi, ale najpierw... No i jeszcze może drugi skośny pędzelek, bo chcę brwi zrobić, ale najpierw zrobię to. Widać? No trochę widać. Niech ja się spojrzę w lustro. No okej, to wygląda przyzwoicie, muszę wam powiedzieć.
Jeszcze tutaj, tutaj. No przyzwoicie, przyzwoicie. A teraz przejdę do wyrównania moich brwi. Sorry, że wam zasłaniam wszystko. No i git. I teraz to wklepuję. Tak się patrzę, myślę, że całkiem dobrze to wygląda. Że możemy być zadowoleni, chociaż moja gąbka już nie wygląda, a jeszcze przed nami. Jak widać, trochę nam zostało tego, tej próbeczki. No, ale trudno. Chyba już tutaj nic nie będziemy dokładać tą próbeczką. A więc teraz spróbujemy dobrać sobie jakiś kolor bronzera. Tutaj patrzę, te są na pewno za jasne. No coś z tych, bądź z tych. Ale myślę, że ten? Boże, błagam. A żeby to wyszło. No nie wygląda to zbyt dobrze. No ale wiadomo, to się spróbuję paluchem. Mam nadzieję, że nie zrobię plamy. Spróbujmy to. No, 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 nie zasychaj. Nie zasychaj. Nie wygląda to całkiem źle. Chociaż nie powiem, że ciężko. Łatwo nie jest. Ale w challenge'ach łatwo być nie może. No i tu mamy plamy. Teraz jeszcze zerknę w lustro. No tutaj nie wygląda to źle. Trochę gorzej. Mój palec. Szybko zestygające jest to. Nie powiem. No nie jest tak źle. Chociaż tutaj mogłoby być lepiej. No dobra. Coraz gorsze przed nami. Tutaj jest bardzo mało tego produktu. Bardzo mało. Jedziemy. Boże, co tu się stało? Spróbujmy to jakoś wtopić. Mam krekę na czole. No nie źle. Nawet dobrze bym powiedziała. Tylko ten policzek cały czas mi się nie podoba. Widzę jedną wielką plamę. Ale czoło, powiem wam, gitarka. Ej, czoło jest git. No dobra, wytrę sobie palucha. I teraz spróbujemy jeszcze coś zrobić z tą plamą. Wracam do tego podkładu, który mi został. Spróbujmy uratować sytuację, odcinając tutaj. I tak wyrównując tą stroną, gdzie mamy... Ja zobaczę jeszcze w lustrze, jak to wygląda. No w lustrze to wygląda w miarę okej, wam powiem. No ta strona, nie wiem, czy mi tak dobrze wyszła. Tutaj jakieś problemy, tutaj coś widzę. Ale w lustrze tego nie widać, nie wiem, czemu w kamerze tak to wygląda. No dobra, a więc wyglądam tak. Nie tak, jak do końca bym chciała. No ale mówi się trudno, challenge to challenge. Całe ręce mam brudne, ale teraz użyję, przypudruję twarz swoim sprawdzonym pudrem od Vibo, Banana Loose Powder. Przypudruję nim całą twarz, mam przygotowany również pędzelek. Nie wiem, czy trochę chociaż rozjaśni. No moje niedoskonałości niestety widać. Już tak sobie biorę, powiem wam, że mimo, że może głupiej wyglądam, siedząc w tym miejscu, to lepiej się czuję. Bywało gorzej, moi drodzy, bywało gorzej. Więc przypudrowałam twarz, mam jeszcze rozświetlacz Fenty Beauty, już kiedyś go na pewno używałam, Diamond Bomb, cały oczywiście opalcowany w palcach. To jest mini wersja tego rozświetlacza, więc uznajmy, że się zalicza do tych moich próbek. Nakładam sobie na paluszek i delikatnie nakładam. Troszkę, żeby troszkę się błyszczeć, no co? No tam, troszkę można, tu widać ładniej. Paluchem, a co ja będę pędzle brudzić? Troszkę na nosek, troszkę na łuk tutaj. A niech się błyszczy, co tam. Ja się lubię błyszczeć. Nos mi się świeci jak u Pinokia. No i dobra, i została nasza mini pomadka. Mam nadzieję, że ten film nie będzie trwał tak długo, jak go nagrywam. Jacek, wycinaj mądrze. Mini pomadka, nakładamy. Zbliżę się do was. Muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o zapach, zapach kontra smak, to jest on owocowy, bardzo fajny, chem, kalendarz adwentowy. A więc kochani, makijaż testerami został zakończony. Jak widać, wyglądam w ten sposób. Podkład nie zakrył mi niedoskonałości. Pseudo bronzer, czyli tak naprawdę korektor od Huda w kolorze, już wam mówię, hazelnut. Sprawdził się po jednej połowie twarzy. Baza jak najbardziej ok z Clinique'a, jeśli chodzi o podkład. Clinique'a nie użyliśmy, ponieważ wygląda on w ten sposób, gdzie nie umywa się do mojej twarzy. Pytanie do sieci kosmetycznych. Dlaczego zawsze próbki, które dajecie, są w tak ciemnych kolorach? Dla kogo one są? Ponieważ normalny człowiek o kolorze cery takiej nic z tym nie może zrobić. Jedynie właśnie taki challenge.
ale uważam challenge za pozytywny. Zawsze jakieś nowe doświadczenia, jestem cała w plamach po jednej stronie. Po drugiej jest nawet git. Najbardziej z tego wszystkiego podobała mi się pomadka, ma ładny kolor i fajny smak. Zobaczymy jak się... smak, zapach, jakbym ją jadła. Zobaczymy jak się utrzyma. A więc to wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem. A jeśli spodobał Ci się film, naciśnij również przycisk subskrypcji, żeby nie ominął Cię kolejny. Dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!